Nie zapełniła się całkowicie centralna ewidencja emisyjności budynków, choć powinna już dawno. Nie zapełniła się, to prawda. Wydaje mi się, że tutaj przyczyna jest jedna. Rok temu był spis powszechny ludności i osoby podawały praktycznie te same dane. Teraz muszą podać, czym opalają, jakie mają źródło węgla. Dwa razy to samo, niechęciło troszkę osób, ale baza się zapełnia. Ale ten ustawowy termin już minął. Dokładnie, minął 30 czerwca, aczkolwiek nadal można, a nawet należy składać te deklaracje. My mamy 6 miesięcy na wprowadzenie tych deklaracji, więc trochę czasu jest, do końca roku musimy prowadzić. Zachęcamy do składania online i w wersji papierowej. Zbiór deklaracji miał następować przez 12 miesięcy od 1 lipca do 30 czerwca tego roku. Ta cała baza przewidywała 20 tysięcy punktów adresowych, obejmowała budynki mieszkalne i niemieszkalne. Na dzień dzisiejszy jest to zapełnione w 68%, czyli niecałe 14 tysięcy punktów adresowych. Tu też należy napomknąć, że punkt adresowy to też jest na przykład budynek wielorodzinny, więc pod jednym punktem może być kilkanaście nawet deklaracji, więc to nie jest współmierne, te 13 tysięcy punktów adresowych to nie jest 13 tysięcy deklaracji. Na razie widzimy dużą mobilizację wszystkim wśród właścicieli budynków jednorodzinnych. Oni najbardziej chyba sumienni, jako pierwsi składają deklaracje. Najmniejszy był odzew wśród tak zwanych przedsiębiorców budynków niemieszkalnych, którzy często nie składają deklaracji, też twierdzili, że już nie muszą takiego czegoś składać, bo to dotyczy budynki wielorodzinne. To jest sytuacja, która jest sytuacją właściwie ogólnopolską, bo tak naprawdę to tylko niewielka liczba gmin do tej pory wypełniła w całości to zlecenie. No jak na razie, na chwilę obecną, tam zaledwie 8 gmin w Polsce zapełniło swoją bazę w 100%, więc jak widać jest to jeszcze tak nie do końca wszystko wypełnione. Czemu ma służyć właśnie powstanie tej bazy? Baza miała na celu oszacowanie, jakie są źródła ogrzewania w naszych budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych terenie każdej gminy i Polski ogólnie. Też pod kątem oszacowania, w jakim może iść stronę w związku z wymianami źródeł ciepła z węglowych na inne niskoemisyjne, gazowe, czy też elektryczne, czy pompy ciepła. Więc to miało na celu określenia, w jaki sposób Polacy ogrzewają swoje budynki. Na koniec powiedzmy w takim wypadku, to co jednak grozi tym, którzy będą, jak to się mówi, oporni? Ogólnie grożą kary, tak? Jeszcze nie wiadomo, kto będzie wymierzał te kary. Czy to będzie sprawdzała Straż Miejska, czy to będzie cech kominiarski. Trwają rozmowy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mają być, ja bym nie straszył, po prostu zachęcił do tego, żeby składać te deklaracje.